Po raz kolejny ulicami centrum miasta ścigali się uczestnicy pętli wieluńskiej. Choć siódma edycja zgromadziła nieco mniej uczestników niż ubiegłoroczna, na brak emocji nikt nie miał prawa narzekać. Tradycyjnie najwięcej było ich w młodszych grupach wiekowych, gdzie biegano na najkrótszych dystansach, przez co różnice czasowe pomiędzy kolejnymi uczestnikami, mijającymi linię mety, nie były zbyt duże. I tym razem nie zabrakło grup biegaczy spoza Wielunia, spośród których najbardziej widoczne na trasie były uczennice gimnazjum w Kobylej Górze. Reprezentantki powiatu ostrzeszowskiego do biegu głównego na dystansie 2500 metrów jednak nie przystąpiły. Multimedalistką została natomiast Marta Jajczak. Uprawiająca na co dzień kolarstwo zawodniczka MLKS Wieluń zwyciężyła bowiem zarówno w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, jak i w biegu głównym. Zwycięzca szkół gimnazjalnych, przedstaw się. Grzegorz Dworczyński. Skąd przyjechałeś? Zmierzyc. Do której klasy chodzisz? Kto cię uczy WF-u? Do trzeciej gimnazjum uczył mnie WF-u pan Piotr Urbanek. Rozumiem, że jak do trzeciej, to nie pierwszy start w pętli wieluńskiej? Nie, już startuję już po raz drugi. Jak przed rokiem było? Trzecie miejsce. Spodziewałeś się, że teraz jak w tym górnym roczniku będziesz, to zwyciężysz? No, spodziewałem się tego. Jakie specjalne przygotowania do biegu, czy tak z marszu? Nie no, przygotowania rok trwały. Na czym polegały? No, treningi, dwa razy w tygodniu po 10 km. Powiedz mi, jak na trasie dzisiaj było? Taka pogoda w sam raz do biegania, czy może wśród za gorące, może za chłody, jak było? Dzisiaj było idealnie do biegania. Jak to na trasie się układało? Miałeś jakąś taktykę, czy od razu ile fabryka dała na liczniku, do przodu wyrwałeś? Wystartowałem, trzymałem cały czas pierwsze miejsce do końca. Z dużą przewagą, czy tak była jakaś czołówka się utworzyła, czy sam biegłeś od początku do końca? W połowie dystansu jeszcze miałem przeciwników za plecami, a już na finiszu się zmęczyli i zostałem sam. Na jakim dystansie biegłeś? 1000 metrów. Można mówić na dystansie 1000 metrów o jakiejś taktyce w ogóle? Nie no, od początku do końca na pełnym gazie. Dzielą nas 22 minuty od startu do biegu głównego. Startuję w tym biegu? Tak, startuję w biegu głównym. Zdarzało się, że gimnaziści byli tam blisko. Nie mówię, że wygrywali, ale w dziesiątce byli. Z jakimi nadziejami oczekujesz tego biegu głównego? No, pierwsza dziesiątka, byłoby fajnie. Co będzie dla ciebie większym wyróżnieniem? Miejsce w dziesiątce w tym biegu głównym, czy zwycięstwo wśród gimnazjów? Nie no, miejsce dziesiąte w biegu głównym jednak. Życzę ci tego serdecznie, może nawet pierwsze piątce. Nasz rozmówca spełnił swoje marzenie i w biegu głównym, który nie po raz pierwszy wygrał Tomasz Juszczak z Ostrówka, zajął bardzo dobre czwarte miejsce. Zwyciężczyni wśród gimnazjów, jak się nazywasz? Nikola Pietroń. Skąd przyjechałaś? Z Kobylej Góry. Tutaj mamo, to na coś mnie się kojarzy z rekreacją, ze zbiornikiem wodnym, dobrze? To jest to. Co to jest za miejscowość? Powiedz, gdzie się znajduje i z czego słynie? Kobyla Góra koło powiatu ostrzeszowskiego, popularny zalew. To dlaczego tak daleko aż w Wieluniu startowałeś? Skąd się dowiedziałaś, że tu są biegi? Dzięki trenerowi. Drugi rok jeździmy i tak jakoś zaczęło nam się to podobać. Słynie wasze gimnazjum właśnie z sukcesów w biegach przełajowych, długich, średnich? Ogólnie tak na stadionie dużo biegamy i w przełajach. Ostrzeszów mi się kojarzy jeszcze z mojej młodości z krosem ostrzeszowskim. Jeszcze coś takiego istnieje? Startujesz tym? Oczywiście. Z jakimi wynikami, sukcesami może? Znaczy staram się co roku być w pierwszej dziesiątce. A powiedz, jak się biegło w Wieluniu? Była jakaś taktyka na ten bieg? Czy widzę, że tu dużo koszulek, Kobyla Góra w grupie, żeście biegły? Tak, koleżanki razem biegły, razem ze mną, ale biegłam tak jak zawsze. Tak, tak próbowałam być tak jak w tamtym roku. I ty zwyciężyłaś, a koleżanki ze szkoły, które miejsca miały? Jedna miała drugie, a jedna miała szósta. Do której klasy chodzisz? Do drugiej. Czyli za rok też przyjedziesz i też pewnie wygrasz? Oczywiście, no trzeba 3 lata trzymać się. Życzę ci tego serdecznie. Mamy opiekuna gimnazjum z Kobylej Góry, pan się przedstawi? Paweł Rybczyński. Panie Pawle, widziałem tu dużo tych niebieskich koszulek z napisem Gimnazjum Kobyla Góra. Opanowaliście tu pętlę wieluńską, prawda? Dokładnie czworo. Startowało 3 dziewczyny i 1 chłopak w biegach gimnazjalnych. Można powiedzieć, że drużynowo zwycięstwo nieoficjalne, ale konkretnie jakie miejsca? Nikola zajęła 1 miejsce, Edyta 2, Emila 6 i Kamil był 3. Już powiedziałem, że mnie się Kobyla Góra kojarzy z wypoczynkiem, z kąpielami, z zalewem. Tak. To teraz się Wieluniowi będzie kojarzyć ze zwycięstwami w pętli wieluńskiej. Jak to jest? Skąd pan się dowiedział, że tu są biegi i skąd pomysł? Dyrektor puścił, dał pieniążki? My wyjeżdżamy już kolejny raz tutaj. Jesteśmy 4. bądź 5. raz. Siostra tutaj właśnie w biegach szkół średnich startowała też, zajęła 3. miejsce. Ona przejeżdżała w poprzednich latach, też już wygrała tutaj. Dowiedzieliśmy się z internetu tak naprawdę o tych biegach. Dziękujemy bardzo. U nas też są organizowane biegi o Puchar Kocich Gór.
Wieluń też zapraszaliśmy. W tym roku akurat nie pojawili się. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będą mogli do nas też przyjechać na rywalizację w biegach przełajowych, które się odbywają w kwietniu. No i chyba tyle. Można powiedzieć, że gimnazjum właśnie specjalizuje się w biegach średnich, długich, przełajach, czy może też macie jakąś inną dyscyplinę sportów, w której jesteście dobrzy, na tym poziomie powiedzmy Ostrzeszowa i tak troszkę dalej? Poza biegami przełajowymi jeszcze bardzo dobrze u nas dziewczyny w aerobiku wypadają i aktualnymi mistrzyniami Wielkopolski są w aerobiku grupowym. W tym roku obroniły tytuł, który wywalczyły rok temu. No i to jest też taki jakby największy sukces gimnazjum. Za kilkanaście minut bieg główny. Pan może pobiegnie? Pana podopieczni? Nie, no jeszcze nie, bo tutaj w większości mamy gimnazjalistów. W przyszłym roku, a tutaj też od organizatora słyszałem, że jest bieg pod koniec sierpnia. Tutaj w pojednania, tak? Dokładnie. Pojednania pokoju. Tak, pojednania i pokoju. I się zastanawiamy, czy też nie wystartować. Z tego co słyszałem, to jest 10 km. No ja tutaj akurat może z siostrą, bo jesteśmy już w dorosłym wieku. Dla gimnazjalistów jest za długi dystans jeszcze. Zapraszamy serdecznie i życzymy sukcesu.